Cześć, dobry wiadomości serdecznie. W ostatnim już odcinku zagrajmy prawdopodobnie z Onimusha 2 Samurai z Destiny, gdzie ruszamy na ostatniego bossa, z którym musimy jeszcze stoczyć walkę, więc czas najwyższy zetrzeć się ze swoim Nemezis, czyli Oda Nobunagą. I prawdopodobnie to będzie tutaj. Co? There is a hollow to put an orb. New orb. Są te manta orby po prostu użyć? Nope. Honesty orb. Nope. Respect orb. Nope. Charity orb. Nope. Czyżbym czegoś nie zrobił? Potrzebuję nowego orba. Chyba, że tu jest jakaś drabina jeszcze. O właśnie, tu jest jeszcze jakaś drabina, ja jej nie zauważyłem. To mam nadzieję, że to już dojście do walki z bossem. Zobaczymy. Wiem, że na pewno najnowszy, ostatni odcinek. O Boże, nie ten pajac. Gingham Fats, can't you die? I told you I was immortal. This is going to be the real final fight. And my revenge. Okay. Nie widzę go. Wow, hello. Magoichi! Jubei. I'm here to say goodbye. Feel the power of my new weapon, Kunikazushi. Wyrzutnia rakiet. Dobra. To była krótka walka. Wonderful. Its power even amazed me. Wait. Did you say goodbye? Nobunaga is going to attack the Saiga village and the Asai clan simultaneously. What? I must leave to help them prepare for battle. Please join us after you finish your quest. Magoichi. Farewell, Jubei. Okej, okay, dzięki Magoichi za pomoc z tym upierdliwcem. I mamy ostatniego orba dzięki temu. Świetnie. Strange Orb. Doskonale. Dobra, czy mamy tutaj w takim razie jeszcze coś? Czy możemy się już udać na dół? Fajnie, że to była krótka walka, bo naprawdę już nie miałem ochoty walczyć z tym pajacem jeszcze raz. Nie, moglibyśmy się co najwyżej z nim tutaj biegać dookoła. W takim razie schodzimy niżej. I zapiszemy sobie grę. Pochłoniemy też magię z tej urny. Żeby sobie odnowić ją do maksimum, świetnie. Już nie będziemy nic enchantować, tylko zapisujemy i wchodzimy w ten zamknięty rejon. Pięknie, 5 orbów, doskonale. Tajuś, czy mógłbyś się uspokoić? Taj, zacznij, pies mi szczekaj, to w ogóle będzie wesoło.
winda. No proszę. Technologia demonów, niezawodna od tysięcy lat. Chube. Żyjesz? Chube. Oyu. Czyli ona przeżyła. I didn't know you survived. Chube. It's time to go. Why? You need to go home. I'll finish this alone. But Nobunaga is still your brother. You cannot be involved. Chube. Chube. I hope you find happiness. Chube. Nobunaga! You're too late, Chube. I've just transferred my power into this golden evil statue. Look at it. Anyone who witnesses it will kneel before its might. Never! No one will serve a man who has sold his soul to the demons. Okej, okay. Koleś jest epicki i wygląda trochę jak ten z Soul Calibura i ma dużo oczu. Dobra, więc tak, to wszystko, więc jebut go! Jeszcze raz go jebut! Nie damy mu dojść do słowa. Jeszcze raz go jebut! Jebut! Okej, okay, teraz... to wykorzystamy. No, zdążymy? Zdążymy! Jeszcze raz go. I jeszcze raz. Całą magię, jaką mamy. Okej, okay, teraz latasz, co? To ci je pomoże. Na latających też mamy. Pięknie. Ale i przy okazji odnowimy sobie magię. Jeszcze więcej magicznej esencji. Pięknie. I jeszcze raz. Dobra, to powinno wystarczyć na kolejne 4 ataki.
Czy ja mu dam radę go teraz trafić zwykłym mieczem? Nie, nie tym. Zwykłym mieczem, dziękuję. Dam radę. Doskonale. To on mi teraz spamuje. Poczekajcie, czy my mamy jeszcze coś do odnawiania magii? Chyba już nie. Na pewno sobie użyję jednego herba. O! To odnawia zarówno magię, jak i... O cholera, tylko nie użyłem tego. W złym miejscu użyłem. Bierzemy to. A nie, dobra, fajnie. Czyli nie ma to tak zrobione, że tylko jedną broń lepsza, ale natomiast całość jest. Jeszcze. Skupany dużo wytrzymuje. Mogę jeszcze raz ulepszyć? Znaczy użyć. Secret medicine, loss of your vitality. No tak niekoniecznie, dobra, equip, w takim razie bierzemy, tutaj już nie mamy pocisków. Ale jestem w stanie go jeszcze kilka razy położyć. O, chyba że zlecisz na dół, świetnie. I teraz będę mógł... młotem? Co jest? Okej, jeszcze raz go. Okej, on teraz będzie atakował w ten sposób, to jestem w stanie go tutaj... Może nie Ari mieczem. Że mnie teraz takował chyba. Złaś. Doskonale. Też masz tą magię. Dobra. Wysyła tornada. Okej. Blokujemy. Nie wiem, tego się nie da blokować za bardzo. No niezbyt fajnie. Auć. Auć. Zo, ta kamera. Kto to kurwa projektował? Autentycznie. Uleczyć troszeczkę na wszelki wypadek, gdyby on wymyślił coś dziwnego. Może na razie tym. Jeszcze raz. Zużyję wszystkie. No, dawaj. Załaduję teraz moc ognia prawdopodobnie. Musisz już umrzeć. Haha, nie ma. Ale ja ci mogę dalej punktować. Pięknie. Czyżby koniec? Tak jest. Die!
to the Oni. It will guide me! Faith, charity, respect, honesty, strength! No i pięknie. Mamy wreszcie tą finałową walkę. Co się tam mówiłem. Walka polega po prostu na siedzeniu i strzelaniu. Okay. Mam nadzieję, że się to uda. Jak na razie obrywam mocno. Okej, jedna rozwaliłem. Uciekamy! What the fuck, to mnie goni. Dobra, teraz jako Onimusza i jeszcze przy okazji Oni, mieliśmy się w Oni. Okay. Nie mogę się dać złapać tam czemuś. Ale będziemy punktować wszystko, co się tylko da. Czekamy. What the fuck. Nie chcę zginąć tu, Muszę trochę podleczyć, mam tu ekwipunek. Na szczęście mam. Więc o tym mówiłem, mając na myśli, że nieważne co tak naprawdę ulepszamy, ponieważ i tak gra będzie zmuszała nas do atakowania w określony sposób. Do tyłu. Może coś innego robić. Okej, znowu uciekamy. Nie mam pojęcia, w czym jesteśmy aktualnie. Nie pytajcie mnie, ała! Oj, to będzie trudne. Nie daj się łapać, tylko błagam. Okej, leczenie. Wow, nie chciałbym tu zginąć, naprawdę. Słabnie troszeczkę, ale... Chyba, że mnie zaraz dorwie. A żeby strzelać do niego, muszę się obrócić niestety. A gdy nas trafi chyba raz, tam zdepczę, no to jest koniec gry. Dobra, podniszczone, świetnie. Ja już nie wiem, w co będziemy strzelać mu aktualnie. Do tyłu. Auć. Nie trafiłeś, a ja punktuję go teraz. Dobrze, już tylko głowa mu pozostała. Małe główinka zasłaniają mi cel. To jest też trudniej go trafiać. Może coś troszeczkę uleczymy, żeby mieć pewność. Nie chciałbym powtarzać tej walki. Palec boli od maszowania.
tyłu. Pięknie. Niki, idealnie. Prawie idealnie. What the fuck, nie w tą stronę. Chyba koniec, tak jest. No i tym samym, moi drodzy, koniec gry. Czyli to zakończenie takie troszeczkę dziwne jest, bo tam on Jubei niby biegnie, można sobie tłumaczyć, że nie wiem, biegnie do Magoichiego, pomóc mu odeprzeć armię, biegnie, nie wiem, do Oyu, czy po prostu dalej toczyć walkę, ale tak naprawdę Oda Nobunaga zostaje tutaj pokonany. Podobnie jak w początku pierwszej części, ale ożywiony przez demony. No, nie będzie to spoilerem, że tak, Oda Nobunaga jest w zmartwychwstanie, tak jak zapowiedział, i będzie głównym przeciwnikiem trzeciej części, czyli Onimusha 3 Demon's Siege. Tak czy siak, dzięki moi drodzy za uwagę. Wiem, że ten projekt oglądała bardzo mała cząstka mojej widowni, że podobało się to nieliczny, może tam z 500 osób na odcinek, było naprawdę może troszeczkę więcej. Na początku oczywiście troszeczkę więcej, później już ta tendencja spadkowa, ale naprawdę nie zwracałem na to kompletnie uwagi, ponieważ ja czerpałem olbrzymią przyjemność z nagrywania dla Was tej produkcji i przede wszystkim mogłem przedstawić pewną starą kultową grę, która jest już dzisiaj zapomniana i prawdopodobnie nie pojawiłaby się już na let's playach, powiedzmy, jakichś innych polskich zagrajmerów. Dlatego ja lubię sięgać właśnie po takie starocie i nagrywać je dla Was. No i przy okazji świetnie sam się bawię, bo to jest po prostu moja epoka. Ja w tej epoce się najbardziej interesowałem grami, wtedy jak było PlayStation 2, rozkwit, dopiero początek tak naprawdę PlayStation 3, to ja wtedy przeżywałem też ten taki boom na gry, również wczesne lata 2000, czy po prostu początek Baldur's Gate'ów, o, to były te czasy właśnie. Więc dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że przynajmniej te osoby, które to oglądały, dobrze się przy tym bawiły, odpowiadam na pytanie, tak, nagramy sobie pozostałe części, tylko prawdopodobnie nagramy je sobie dużo, dużo, dużo później, ponieważ nie będę na pewno nagrywał tego pod rząd, a jak na razie Onimusha mnie trochę zmęczył, więc do zobaczenia w kolejnym projekcie z tej serii, a obecnie weźmiemy chyba sobie pod na ząb coś innego. Myślę o jakimś klasycznym RPG-u, ale zobaczymy, jak to tak naprawdę wszystko się potoczy. Więc cóż, jeszcze raz dzięki za uwagę. Moja ocena dla tej gry, graficznie nie będę jej oceniać, ponieważ graficznie to, powiedzmy, się tak średnio zestarzała, bo nadal tła są ładne, nadal postacie są w miarę ładne, więc jeżeli wyszłaby na przykład teraz tylko jakaś gra indie, to jak najbardziej bardzo wysokie oceny by dostała. Jeżeli zrobiliby remaster jej pod względem graficznym, przystosować do nowoczesnego sterowania, na przykład czegoś, wiecie, w rodzaju Castlevanii, lub zrobić Onimuszę w rodzaju tej nowej Castlevanii Lords of Shadow, biorę w ciemno, autentycznie. Naprawdę, to jest saga gier, która powinna wrócić. Onimusha, właśnie. Ja bym bardzo chciał, bardzo bym tego sobie wyżyczył. Mi, wam, w ogóle wszystkim fanom takiego japońskiego troszkę fantazy. Sama idea świata, połączenie tego walki demonów z rasą Oni, później przeplatanie się losy ludzi, w tym wszystkim nieszczęsna ta trzecia strona konfliktu. No i całość, że wszystko tak niezwykle rozwinięte technologicznie było, no i trochę taka dziwna końcówka. Moja ocena dla gry, mocna dziewiątka. Czy jest lepsza od pierwszej części? Nie. Bardziej mi się podoba jedynka. Więc dzięki za uwagę i do zobaczenia. Hej, pa.
A tutaj, moi drodzy, jest coś takiego, że na samym końcu możemy sprawdzić cały przebieg naszej fabuły, w jaki sposób się potoczyła i co tak naprawdę wybraliśmy, że wybraliśmy drogę mago Ichiego, Ekiego czy Kotaru. I przeanalizować po prostu cały przebieg tej gry. Zobaczcie, ile jeszcze jest takich odmiennych w zasadzie sytuacji, w których mogliśmy inaczej postąpić. To jest naprawdę rozbudowana gra. Można ją przechodzić wielokrotnie i dobrze się przy tym bawić przy okazji. Tak widzicie, to się mogło zupełnie inaczej skończyć tutaj jeszcze. Przed walką z Nobunagą prawdopodobnie mogliśmy się pocałować, ale jest to swoista rzecz do odkrywania. I przy okazji, ile mieliśmy przejście gry. Na 60% zrobiliśmy. Dobra, dzięki za uwagę i teraz jeszcze raz hej pa.